Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny letni i zaczytany dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Ach, nasz bukaton ma się już ku końcowi. Czas dobiec na metę, czas zakończyć książkowe zmagania i czas podsumować ostatni tydzień. Co to były za prześwietne emocje? Z mojej strony to zarwane noce, walka z wrednym choróbskiem i szaleństwo zaczytania, które doprowadziło do spuchniętych oczodołów. Czy oczodoły mogą być spuchnięte? Jednak przede wszystkim chciałybyśmy wam z dziewczynami ogromnie, ogromniaście podziękować za przepyszną i za cudowną zabawę. Śledziliście, oglądaliście, komentowaliście, ale przede wszystkim czytaliście i to właśnie było najpiękniejsze. Byliście i jesteście niezastąpieni, udowodniliście, że we wspólnym czytaniu jest prawdziwa moc. Raz jeszcze ogromnie, przeogromniaście wam dziękuję. A tak po cichu od razu wam zdradzę, że to nie jest ostatni czytelnik. Niczy maraton, jaki planujemy z Eweliną i Zenitą. No to co? Czas podsumować tak naprawdę ostatnie wyzwanie bukatonu, czyli przeczytać 1500 stron. Nie będę ukrywać, że udało mi się i to chyba nawet z porządną nawiązką. Ogromnie wam dziękuję, że trzymaliście za mnie kciuki i towarzyszyliście mi w tej chwili mojego największego zwątpienia przy aniołach i demonach. Za mną przeczytanych jest 6 powieści, tutaj jest i jedna taka niewidzialna, bo e-bookowa. To co? Czas podliczać. Wywiad z wampirem Anne Rice, 400 stron. Gwiezdny pył Neila Gaimana, 368 stron. Gra Endera Orsona Scott Carda, 364 strony. Tfu, 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 324 strony, 24 strony. Śniadanie u Tiffany'ego Trumana Capote, 100 stron w wydaniu angielskim. Bukatonowy kolos, czyli Anioły i Demony Dana Browna, czyli 560 stron. I na koniec Buźka Sophie Hanna, 385 stron. Włączam teraz mój szalony umysł, piękny umysł. I daje to wszystko razem 2137 stron. Nie pozostaje mi teraz nic innego, jak odtańczyć mój taniec sukcesu. Taniec sukcesu. Taniec odtańczony i wszystkie bukatonowe wyzwania już za mną, co na początku wydawało mi się mało realne, ale ewidentnie moc zaczytania jest ze mną. Wszystkie wybrane przeze mnie buki były przecudowne, ale teraz oficjalnie za najlepszą lekturę bukatonu oficjalnie uznaję grę Endera Orsona Scott Carda. Zaskoczył mnie uniwersalnością, ponadczasowością, tym kosmosem, który wciągnął mnie w otchłanie i genialną opowieścią. Zdecydowanie więcej potrzebuję, więcej science fiction w moim życiu i zdecydowanie więcej Endera. Oczywiście pozostałe książki były również prześwietne, a Anita dołożyła mi do tych moich pyszności prawdziwie smakowity kryminalny deser. A wy koniecznie dajcie mi znać, jak wam minął ten bukatonowy tydzień. Czy daliście sobie radę z wyzwaniami? Piszcie mi koniecznie w komentarzach. I pamiętajcie, że jeszcze dzisiaj do północy trwa konkurs na buźkowo-dzióbkowe selfie, które możecie do mnie wysyłać i do wygrania jest właśnie buźka Sophie Hanna od księgarni internetowej Bonito. A jeszcze na dokładkę, moi drodzy, zapraszamy was razem z Anitą i Eweliną do dzielenia się waszymi bukatonowymi stosami na Instagramie z dodatkowym hashtagiem bukaton.pl. Pokażcie wszystkim, co udało wam się przeczytać. I to wszystko na dziś. Bukaton razem z Eweliną i Anitą na Wielkim Buku uznaję za oficjalnie zakończony. Uff, co za moc wrażeń, obłęd doznań. Czas na jeden dzień przerwy. A to, moi drodzy, oznacza, że widzimy się już we wtorek i będę mieć dla was coś czarodziejskiego. Do zobaczenia, pa pa!